Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed World, kolejne mity do obalenia, zapraszam was serdecznie. No i dobra, pierwszy mit, jaki mamy do potwierdzenia, to czy wszystkie samochody na wstecznym skręcają tak samo? Dziwny mit, ale sprawdźmy go, jedziemy do tyłu. Ten samochód, zaraz. To jest McLaren F1, oczywiście wersja elitarna. I on sobie skręca tak, że się od razu odwraca. Nie wiem, czy o to chodziło. A Gera z kolei skręca tak, że się odwraca o 360 stopni. Czteronapędowiec, czyli Lamborghini Aventador, skręca troszeczkę inaczej już. Zobaczcie, robi takie kółka, mimo że jechałem dosyć szybko do tyłu. Już tak się całkiem nie odwraca, co nie? Jest bardziej przyczepny. Ciekawe. Z kolei Marussia, sprawdźmy. Też się obraca o 360 stopni, jak gdyby. Więc można by powiedzieć, że samochody z napędem na tylną oś skręcają na wstecznym inaczej niż samochody z napędem na cztery koła. I to jest też jeszcze pewnie uzależnione od różnych modeli samochodów. Chodźmy do następnego mitu. Czy elementy tuningu wizualnego wpływają na osiągi samochodu? I mamy tutaj Lamborghini Estoque, samochód, w którym nie mam ani jednej części wizualnej. Wsadzimy sobie później do niego obniżenie trzeciego stopnia, jakiś tam spoiler i chyba jakieś inne felgi, żeby sprawdzić, czy w ogóle jakoś zmienią się tutaj osiągi, czy samochód będzie inaczej jeździł. Ale najpierw właściwie to chyba zrobię w ten sposób, że puszczę po prostu dwa obrazy z wyścigu w jednym, a zresztą zobaczcie sami. I znowu pytanie do was, czy zauważyliście jakieś różnice między dwoma przejazdami, bo wy widzieliście je jednocześnie, ja jeszcze ich jednocześnie nie widziałem, dopiero jak poskładam film, to będę je widział i tak dalej. Piszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Czy da się jeździć samochodem po ścianach? Myślę, że największym, najlepszym samochodem do sprawdzenia tego mitu będzie Caterham R500, który jest po prostu wariatem. Ma mocne nitro, poza tym miałem tu naprawdę mocne skille na poprawienie jeszcze tego nitra i wydłużenie go, więc spróbujemy nim gdzieś pojechać na ścianę, pojechać po ścianie. Przez pojechanie po ścianie rozumiemy dotykanie jej czterema kołami w jednym czasie i
przejechania się po prostu kawałek. Więc musimy znaleźć jakąś taką bandę gdzieś tutaj w świecie, po której będzie można to zrobić. I czy to w ogóle jest możliwe? Musimy to sprawdzić. I uwaga! Podejście numer 1. Tutaj jedziemy kawałek w dół i zaraz jest ostry taki skręt w prawo. I może uda się coś tutaj zrobić. Uwaga, uwaga! Coś słabo, słabo to poszło. Gdzie by tu jeszcze można spróbować? Podejście numer 2. Fragment trasy Eagle Drive i raptowny wyskok. Zobaczmy, co się stanie. Ups, 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 ups. No, ciężko było tutaj coś zdziałać. Natomiast tutaj jeszcze są wyskoki po wyskoku. Właśnie zależy mi na tym, aby znaleźć takie miejsce, gdzie zaraz po wyskoku jest ostry skręt, żebym mógł samochodem na tą bandę tak wjechać i tak i przejechać, zrobić jakiegoś takiego wallride'a. W sensie przejechać po prostu czterema kołami po ścianie. Albo tutaj można jeszcze spróbować, ale właśnie samochód nie chce sam wjechać o tak na ścianę, no nie? Tak. Tak nawet przy mocnej sile, jak przywalimy na nitrze. No dobra, ale sprawdzimy tutaj, bo tutaj w sumie jedzie się kawałek w dół, więc przy jeździe w dół samochód trochę będzie lżejszy i może uda mi się jakoś wskoczyć na tą bandę. Podejście numer 3. Sprawdźmy, czy w tym miejscu uda mi się wjechać czterema kołami na ścianę. Uwaga! O! Jest! Jest! Mit potwierdzony! Niesamowite! Tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że kurczę uda mi się wjechać czterema kołami na ścianę. No dobra, powtórzę to, bo no, ciekawie to wyglądało, powiem szczerze. Nie spodziewałem się naprawdę, że uda mi się coś takiego dokonać. Uwaga! No nie, jest to możliwe, jest to możliwe. Samochód dziwnie się zachowuje wtedy. Ale jak najbardziej jest to możliwe. My gosh. No dobra, mit potwierdzony. Kolejny mit. Czy wszystkie samochody w Wordzie jeżdżą na wstecznym tyle samo? Czy mają takie same prędkości maksymalne? Sprawdźmy to. Tutaj mamy tego Caterama. 96, 7. Będzie 100? Oj, może być. 7, no, jakbym nie skręcał. Będzie 8? Ach, nie będzie, no dobra. Liczmy 97. No i dobra, Zonda Cinque, sprawdźmy. 94, 5. Co? 95 km na godzinę tylko, mniej od Caterama. No, z górki ledwo osiąga 96. Ciekawe, czy to jest uzależnione od obrotów? Okej, okay, a tutaj mamy McLarena MP4. Sprawdźmy, jak McLaren MP4 będzie cofał. Zobaczcie na to! 87 km na godzinę przy obrotach 8200. I that makes sense? A może jest to uzależnione od tuningu osiągów? Sprawdźmy karierę GT, która ma naprawdę sporo punktów na statystyce ogólnej. I uwaga! 97, 98, ale z górki. 97 km na godzinę przy niezłych częściach przy niej. Zaraz zobaczymy jeszcze inny samochód. Najlepszy samochód w grze, czyli Lexus LFA. Uwaga! Ile on osiągnie? 96 km na godzinę. Czyli 97 nawet, tam coś udało się osiągnąć. No dobra, ale weźmy jeszcze coś już na maksa stuningowane, coś co ja mam naprawdę wykokszone, jeśli chodzi o części właśnie tuningowe i ultra i profesjonalne. I to będzie chyba Koenigsegg Agera. Okej, tu mam naprawdę mocne części tuningowe, zobaczmy ile wyciągnie Agera. 95, 96, zaraz będzie kawałek górki i pewnie wyciągnie 97. Nawet 98, ale 99 nie chcę. Chyba, że jechał z bardziej stromej górki. No jest 97 niby, tak? Więc w sumie... A weźmy jakiś wolniejszy w ogóle samochód, taki z dupy wolny. No i dobra, mamy tutaj Porsche Turbo z klasy B bodajże. I jedziemy z górki.
Specjalnie się rozpędzam z górki, bo nie myślałem, że ten samochód w ogóle się nawet na wstecznym rozpędzi do prędkości maksymalnej. Ale nie, będzie to też gdzieś na prostej, około 97 km na godzinę, tak? Tutaj jest, o, tutaj będzie kawałek prostej. Uwaga, teraz patrzymy. No 94, więc te prędkości w sumie dla wszystkich chyba samochodów są takie same, tylko po prostu różnie samochody się do tej prędkości na wstecznym, do tej prędkości maksymalnej na wstecznym rozpędzają, no, w różnym czasie, można tak powiedzieć. Więc mit potwierdzony, wszystkie samochody mają taką samą prędkość, zbliżoną, bardzo podobną, taką samą prędkość maksymalną na wstecznym. No dobra, ja się z wami żegnam powoli. Dziękuję wam, że byliście ze mną na kolejnym odcinku z obalania mitów Need for Speed World. A tym wspaniałym, pożegnalnym wyścigiem się z wami pożegnam. Więc kilka takich jeszcze komentarzy odnośnie, znaczy kilka mojego komentarza odnośnie tych mitów, bo jeden był właśnie odnośnie tuningu wizualnego. Ktoś się pytał, czy on wpływa na osiągi, tak? Ja jeszcze tego nie sprawdziłem, jak ta estoka będzie radzić sobie właśnie na tuningu wizualnym, lepszym, czy lepszym, może po prostu pododanym tuningu wizualnym. I no, muszę sobie po prostu przy obróbce to sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Ale podejrzewam, że większych różnic nie ma, tym bardziej, że twórcy gry mówili, że w ogóle te części wizualne nie będą wpływać na jakby osiągi samochodów. Nie mieli tego w zamyśle, tak? Kiedy wprowadzali te części wizualne. Ja to pamiętam, kiedyś był taki takie odcinki Ask Mark, kiedy to właśnie Mark DeVellis mówił o tym, że będą fajne części wizualne, będzie można tuningować samochody i w ogóle. No, oczywiście nikt nie spodziewał się, że... Znaczy, w sumie może niektórzy się spodziewali, ci co nie byli naiwni, że tylko jakieś, nie wiem, 1% tych części będzie za kasę z gry, a reszta za boosty. W każdym razie tak to wyglądało i... No cóż, moim zdaniem one niewiele wpływają. Ja jadąc estokę niestuningowanym i stuningowanym w ogóle nie odczułem jakiejś tam specjalnej różnicy. Co jeszcze? Aha, właśnie, jeśli chodzi o tuning wizualny, to wydaje mi się, że obniżenie może wpływać na samochód w taki sposób, że będzie on na przykład zgarniał więcej śmieci z drogi, takich leżących jakichś znaków i tak dalej. Bo gdy jest wyżej zawieszony, to te znaki po prostu będzie jakby pod sobą omijał, tak? Będą między tym prześwitem jakoś tam sobie, no... Będzie po nich przejeżdżał bez problemu, tak? Nie będzie on nie zahaczał. Natomiast obniżenie w Pagani Zondzie F kiedyś miało taki efekt, że po prostu no, samochód jakby gdy się zjeżdżało z górki albo podjeżdżało pod stromą górkę, to zahaczał, nie wiem, dyferencjałem chyba o podłoże i wtedy szły iskry i samochód trochę zwalniał. I to chyba była tylko jedyna jakby jedyny mankament, jedyny wpływ obniżenia czy tuningu wizualnego na samochody, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, dziękuję wam, że byliście ze mną. Zapraszam was po więcej odcinków z Need for Speed World i nie tylko. Trzymajcie się, na razie, hej.